tak fajnie. Wykonaną jest wielce solidnie, więc będzie kursować na tej trasie zapewne kolejne 80, a może i 100 lat. Skierujcie Państwo swoje spojrzenie na lewo. To wspaniały tor saneczkowy, świadek wielu mistrzostw Polski i mistrzostw Europy. Powstał w 1929 roku, ale czas nie będzie łaskawy dla niego. Przewiduje się, że już w 1979 zostanie rozebrany na części, a mili turyści będą podziwiali tylko niewielki jego fragment. Nie zniknie za to park zdrojowy, nasza duma i serce krynickiego uzdrowiska. Państwa uwadze poddać pragniemy wspaniałe, egzotyczne okazy, które zostały sprowadzonymi z zamorskich krajów. Rośnie ponad 200 gatunków drzew, a komu szczęście dopisuje, ten i sarna ujrzeć gotów. Żegniemy słów kilka wieści ciepło na parkowej. To więc atrakcyjne miejsce i dla miłosińskich, i dla wiemożnych rodziców. Kuracji już ludzi, turystów, zresztą nie są dla obserwowane przez mistrzów restauracji i kawiarni. Natury kawowne są ważone w zgodzie z rytualem, a słodkości bawią piękne panie i eleganckich młodzieńców do stolików. Po posiłku dla zdrowotności proponujemy przechadzkę wyznaczonym traktem spacerowym, który jest wielce bogatym w urokliwe widoki na góry. Wielu sprawnych ludzi zażywa tymczasu na górze parkowej, spędzając czas na letnisku. Spotkać tu można śmietankę towarzyską i artystyczną międzywojennej Rzeczpospolitej. Przybywają oni na fajwy, codzienne atrakcje z muzyką, dancingiem i wytwornymi potrawami. Zechcą Państwo dołączyć? Na górze czeka na Państwa również magiczna ławka, co przywitać śpiewem kiepury potrafi, jakoż także piękne plenery, by pobyt swój na fotografii i upieprzyć. W mini-wagonie dostępnym jest automat do fotografii robienia oraz stacja radio, emitująca wiele informacji ze świata Rzeczpospolitej i krynickiego zdrojowiska. Panie z pewnością będą ukontentowane posłuchawszy o najnowszych paryskich trendach kobiecej modzie. Atrakcji dla maluchów jest też bez liku. Rajskie ślizgawki i zjeżdżalnie na pontonach wywołują śmiechy i wypieki na gładkich licach milusińskich. Weselić się będą też na placu zabawowym, specjalnie dla nich przygotowanym. My tu gadu-gadu, a już dojechali na szczyt. Wielce udanych chwil Państwu życzę.